Witam Państwa bardzo serdecznie w ekstremalnej familiarce. Dwie drużyny próbują odgadnąć odpowiedzi ankietowanych na randomowe pytania. Im więcej ankietowanych wskazało daną odpowiedź, tym więcej punktów zdobywają nasi gracze. Jeśli odgadną wszystkie hasła, wygrywają rundę. Czy ze względu na to, że jest ekstremalna familiada, czy to będą ekstremalne nagrody? Ekstremalne będą kary. Za każdą stosowną rundę przegrana drużyna otrzyma karę. Jaką? O tym za chwilę. Dobra, proszę Państwa, ręce na przyciski. Pierwsze pytanie brzmi: jakiego zwierzęcia nie trzymałbyś w domu? Dobra, niebiescy. Słonia. Pierwsza pozycja, brawo, zdobywacie to pytanie! Żyrafy. No powiem tak, nie trzymałbym żyrafy w domu, ale nie ma jej na tablicy. Wiecie dlaczego jej nie ma na tablicy? Bo się zmieściła. Tak! Dobra, Juleczka. A tygrysa bym nie trzymała w domu na przykład. Niestety nie mogę na tablicy. Drugi Jinx. Drużyna przeciwna może się naradzać, ale tak naprawdę się nie radzajcie, bo będzie was słychać. Pająka nie trzyma, nie nienawidzę pająków. Wbrew pozorom pająka bardzo dużo ludzi trzyma. Nie ma tego na naszej tablicy. Trzeci Jinx. Macie tylko jedną odpowiedź i pytanie przechodzi do drużyny przeciwnej. Krokodyl. Tak, to jest finalna odpowiedź, tak? Tak. Proszę Państwa, krokodyl. Jest na tablicy ostatnia pozycja. Wygrywacie tą rundę. Czy pośród odpowiedzi jest twoja stara? Nie, ale sprawdźmy, co jest w naszej tablicy. Węża, lwa, konia, skunksa, szczura. Teraz zamiast nagród dla drużyny, która zwyciężyła, kara dla drużyny, która przegrała! Yo! Karą w pierwszej rundzie była cebula. Każdy z was będzie musiał wziąć gryza, jeżeli tego nie zrobi, to wasza drużyna będzie miała jedną szansę mniej w kolejnej rundzie. Nie sądziłam, że będzie aż tak źle, ale moje dzieci będą pamiętać smak tej cebuli. Ja dzisiaj będę się solidaryzował z przegrywami, jak w prawdziwym życiu, i również zjem cebulę. Jak jabłuszko! Co może mieć miętowy smak? Dobra, Benito. Pasta do zębów. Tak sądzili nasi ankietowani? Tak. Przedostatnia pozycja. Przedostatnia? Chciałbym odpowiedzieć gumy do rzucia. Guma do rzucia, pierwsza pozycja! Przyjmujecie to pytanie, gratulacje! W takim razie, Chupcio, jeszcze cztery odpowiedzi. Generalnie ja nie popieram tych z wyroli, ale wiem, że jest coś takiego jak czekolada miętowa. Czekolada miętowa? Pierwszy dzynk! Miętówki. Możemy zaliczyć, bo to jest cukierek miętowy. Wydaje mi się, że mogą być jeszcze lody miętowe. Czy ktoś je lubi? To doskonałe! Nie! Ankietowani mówią sami za siebie, drugi dzynk. Moimi ulubionymi lodami są lody miętowe. Nie rozumiem, dlaczego nie znalazły się na tablicy. Nie mam pojęcia! Piwo. Trzeci dzynks i wracamy do drużyny niebieskiej. Nie mam pojęcia, ojejku. Benek, co my wymyślimy? Co może... Herbata! Herbata! Czy jest herbata miętowa na naszej tablicy? Zobaczmy, nie mamy tablicy. Ankietowani uznali, że istnieje. Wygrywacie! Skąd ja to wziąłem? Karą w tej rundzie był ogórek kiszony z Nutellą. To ja w geście solidarności i oczywiście z naszymi uczestnikami również. O, doktor hoduje ogórka. Ale dziwne. Kolejne pytanie, tym razem kulinarne. Do czego dodajemy pieczarek? Dobra, Juleczka, słuchamy. Do pizzy. Oczywiście, że tak. Pierwsza pozycja. Moja odpowiedź to jest zapiekanka. Jak najbardziej z pieczarkami, je się i jest na tablicy. Czwarta pozycja. To niedawno były święta, to ja bym powiedział, że do krokietów. Krokiety to jest takie chyba mniej popularne danie, ponieważ na tablicy niestety go nie ma. Powiem zupa grzybowa. No jak najbardziej, pieczarki dodaje się do zupy, tak jest. Dodaje się ją do pierogów. Pierogi z pieczarką? Pierwsze słyszę. A to są inne grzyby niż pieczarki, nie? No mogę powiedzieć tylko tyle, że na naszej tablicy ich nie ma. Drugi dzynks. Ostatnia szansa. Jakieś sałatki? Myślałem, że głupota totalna, ale okazuje się, że jest na naszej tablicy! Po prostu smażone pieczarki. Czyli pieczarki dodaje się do pieczarek. U mnie generalnie potrawą wigilijną są pieczarki. Muszę powiedzieć, że to jest trzeci dzynks i pytanie trafia do drużyny przeciwnej. Naszą odpowiedzią jest makaron z pieczarkami. Nie ma takiej odpowiedzi. Wygrywa drużyna przeciwna. Musimy sprawdzić, co jest na naszej tablicy. To będzie ciekawe, ponieważ na drugiej pozycji jest odpowiedź do sosu. Można zrobić sos pieczarkowy, ale ta odpowiedź was zmiecie z powierzchni ziemi. Do czego dodajemy pieczarek? Ostatnia odpowiedź to do jedzenia. Proszę Państwa, kara to czosnek. Kto nie lubi? A to trzeba całe zjeść? Możecie ugryźć po prostu. Aha. Nie jest aż takie złe. Ja też. Solidarność. Wymień rodzaj wyścigu. Co wy, ty szybcy? Wszystkie pytania wygrywacie. Wyścig zbrojeń. Nie. Nie ma takiej odpowiedzi. Ogólnie w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa i dwa lata później zaczął się wyścig ideologiczny między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. W skład tej zimnej wojny wchodził wyścig zbrojeń między nimi. Każdy się kłócił, kto ma mieć więcej broni nuklearnej i wyścig na księżyc, którego mi nie dali powiedzieć, bo stwierdzili, że masz za młodą publiczność, okej? Dobra, Eris, łatwo to przebić.
Wyścig konny? Tak, jest wyścig konny, pierwsza pozycja, proszę państwa. Wyścig ten, co się samochody jeżdżą. Wyścig samochodowy, jak najbardziej, druga pozycja. Jest to trochę taka grasowna, ale jest coś takiego jak wyścig szczurów na przykład. Dlaczego powiedziałem wyścig szczurów? To proste, subskrybuję kanał Dr. Hodo. No to ten, pod spodem jest taki przycisk. Dołącz do chłopcia i też subskrybuj. Dzięki. Po co oni tak kombinują? Pierwszy dzynk. Wyścig motorów. Wyścig motocyklowy, tak, ostatnia pozycja. Wyścig rowerowy. Kolarski, tak jest. Wyścig łódek. Nie ma. No jak nie ma? Wyścig ludzi biegnących pieszo. No maraton, zaliczam. Wyścig, po prostu wyścig. Tak, pieczarki, dodaje się do pieczarek. Jest wyścig wyścigów. Trzeci dzynk, narada niebieskich. Ja bym powiedziała, że pływali. Dobra. Wyścig pływacki. Wyścig pływacki, waszym zdaniem powinien być na tablicy. Ostatnia pozycja to nie jest wyścig pływacki. Niestety przegrywacie. A poprawna odpowiedź to wyścig psich zaprzęgów. O Boże! Chciałem powiedzieć psów, ale się śmiałeś jak powiedziałem szczurów, więc dałem łódki. Dobra, czas na karę. Karą miała być zawartość tych tajemniczych kubeczków. To jest dla was nagroda? Ile jest? Z ogórków z Biedronki jak coś. No, no to zdrowie. Ręce na przyciski tym razem Benito i Sagunia. Wymień zawód, który daje szansę być bohaterem. Dobra, teraz Saga był pierwszy. Strażak. Strażak, pierwsza pozycja, brawo! Macie to pytanie. No to policjant chyba oczywiście. Jest na tablicy, druga pozycja. Lekarz. Lekarz, jak najbardziej, czwarta pozycja. W tym momencie już jest problem. Listonosz. Co? Niestety nie ma listonosz na naszej tablicy. Bohaterem też na pewno jakoś może być kucharz. Na pewno nie dzisiejszego odcinka, drugi dzynks. To jak był lekarz, to może ratownik medyczny? Tak jest ratownik, jak najbardziej. Dlatego jestem kapitanem. Aptekarz. No trzeci dzynks, oczywiście pytanie trafia do przeciwników. Żołnierz. Żołnierz. Jest na trzeciej pozycji, gratulacje! Karą w tej rundzie miała być najostrzejsza papryczka na świecie. Pamiętajcie, że zawsze możecie powiedzieć nie i po prostu stracić jedną szansę. Tak naprawdę to było zwykłe chili, bo nie chciałem mieć nikogo na sumieniu. W sumie ten czosnek był ostrzejszy niż ta papryczka. Nie sprawdziliśmy jeszcze, co jest na naszej tablicy, a pozostał tam pilot i ostatnio to sportowiec? Lewandowski jest bohaterem. Adam Małysz! Mariusz Pudzianowski! Jeszcze e-sportowcy, Marcin Janko-Sękowski. Julka Hukcio, szykujcie ręce. Wymień bajkę. Wymień bajkę. Pszczółka Maja. Niestety nie. Wymień bajkę, w której występuje książę. Śpiąca królewna. Jest trzecia pozycja. No wygrywacie to pytanie, no bo... Pszczółka Maja! Pszczółka Maja! Najgorszym ogniwem w mojej drużynie jest... No powiedz. Powiedz. Tam był książę, ale liczę, że to będzie zła odpowiedź, bo chcę wygrać pizzę. Widziałem kątem oka, że jest wprowadzona pizza na salę. I moja strategia na ostatnią rundę było przegranie, więc jakby stwierdziłem, że rzucę najbardziej głupią odpowiedzią i dostanę pizzę. Krzrek. Ale tam jest książę! Jest, ale niestety nie mogę na naszej tablicy. Ja powiem... Roszpunka. Co to jest Roszpunka? Naprawdę? On ma 50 lat, przypominam. To drugi dzynk, niestety nie ma. Śnieżka. Królowa Śnieżka, druga pozycja, tak jest. Stoicie w grze, jeszcze trzy odpowiedzi. Shrek 2. Nie ma, niestety. Pytanie trafiło do drużyny zielonej, która szybko rozpoczęła naradę, bo od tej odpowiedzi miały zależeć losy odcinka. Pytanie pierwsze jest takie. Kopciuszek. Jest odpowiedź, proszę państwa, Kopciuszek. Mały książę. Czy w Kopciuszku był książę? Był, dawał pantofel. To jest trochę dziwne, bo na tablicy jest na pierwszej pozycji. Gratulacje, nie. Wygrywacie. Jak coś, ta pizza, którą widzieliście wcześniej, to nie jest do tej rundy. Kto by się spodziewał? Karą w tej rundzie miał być majonez. Jo! Lubicie majonez? Kocham. Więc to nie byłaby kara. Waszą karą będzie nałożenie majonezu do tej rękawiczki, a następnie wsadzenie tam swojej ręki. Dawaj, nakładaj. O, Jezu! Komora na majonez. Ręka w majonezie w ogóle bardzo mi ciusiowała, podobała mi się. Zbiliśmy pionę z Beniakiem, bardzo się dobrze bawiłem. Teraz czas na twist tego odcinka. Dzisiaj nie konkurowaliście ze sobą nawzajem. Wszystkie pytania i odpowiedzi z naszej tablicy pochodziły z dwóch archiwalnych odcinków Familiady sprzed prawie 25 lat. Jakiego zwierzęcia nie trzymałbyś w domu? Wymień bajkę, w której występuje książka. Co może mieć miętowy smak? Teraz porównamy wasze punkty z punktami oryginalnych odpowiadających. Jeśli okaże się, że nasi gracze poradzili sobie gorzej niż tamte drużyny, czeka ich najgorsza, finałowa kara. Najpierw sprawdźmy może drużynę niebieską. Wy zdobyliście 223 punkty, a wasi konkurenci 25 lat temu zdobyli 210 punktów. Ale frajerzy! Moja drużyna... Nie mogłem trafić lepiej. Miałem emeryta i kobietę, jest pięknie. Drużyna zielona zdobyła 182 punkty. Mniej niż wy. To prawda. Ale czy więcej?
niż osoby 25 lat temu. Wtedy nie było takich mądrych ludzi jak dziś. Coś do was świadczy, ponieważ macie mniej punktów. 250 zdobyli. Proszę państwa, finalna kara tego odcinka to jest pizza na słodko z sosem drzazgowym. Dzięki za oglądanie, tu jest Familiada o grach komputerowych. Kliknij. Na razie.